zaczynasz. Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ze mną jest pan poseł Robert Winnicki i rzecznik prasowy Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Proszę Państwa, dzisiaj chcieliśmy powiedzieć kilka słów na temat już głośnej sprawy impostu, a chodzi dokładnie o podawaną w mediach szeroko informację o transferach, jakich dokonywała właśnie firma InPost, której właścicielem jest Rafał Brzuska, znany polski przedsiębiorca, a o transferach dokonywanych na Cypr. Rozpętała się z tego powodu wielka wrzawa, ponieważ jak zwykle tutaj środowiska lewicowe uważają, iż to działanie niezwykle szkodliwe, niebezpieczne, że tego typu działania po prostu są na szkodę polskiego państwa, gdyż obniżają opodatkowanie. Tymczasem należy po prostu powiedzieć, że to jest i tak zawsze musi być. To jest po prostu skutek tego, iż polski system podatkowy jest coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej opresyjny, coraz większe obciążenia nakłada na przedsiębiorców. Jest jednym już w tej chwili z najgorszych w Europie. Ocenia się, że gorszym systemem w Europie, w Unii Europejskiej jest jedynie Francja. Francja ma tylko jeszcze gorszy system podatkowy niż w Polsce, a u nas cały czas on ulega po prostu zepsuciu. I nie oszukujmy się, tak długo jak Polska nie zdobędzie się w końcu na dobrą, rzetelną reformę całości systemu podatkowego, a takich koncepcji jest wiele, jak ten system uprościć, jak obniżyć opodatkowanie, jak zmniejszyć biurokrację. Dopóki Polska na coś takiego się nie zdobędzie, to za pomocą takich czy innych legalnych, chciałem podkreślić, metod, bo tutaj nic nie wskazuje na to, żeby jakimiś nielegalnymi działaniami mieliśmy do czynienia, to zawsze te pieniądze będą przepływać. Te środki będą po prostu przepływać do krajów, które czasami bywają nazywane rajami podatkowymi, a tak naprawdę po prostu mają prostszy, lepszy, efektywny, bardziej przejrzysty system podatkowy. I to jest nasz główny postulat. Zamiast walczyć z wiatrakami, zamiast oskarżać różne firmy i przedsiębiorstwa, że próbują jakoś sobie radzić w tym bardzo skomplikowanym, trudnym systemie, po prostu ten nasz system reformujmy, upraszczajmy, twórzmy go przyjaznym dla przedsiębiorców, powodujmy, żeby to właśnie w Polsce chcieli oni reinwestować swoje środki, bo to byłoby dla nas wszystkich najlepsze. Ale stanie się tak dopiero wtedy, kiedy Ministerstwo Finansów przestanie być wrogiem przedsiębiorców, ścigającym ich jeszcze tak za komuny, a stanie się po prostu przyjazną instytucją, która za pomocą prostych, przejrzystych, niskich podatków będzie sprzyjała rozwojowi gospodarki w Polsce. Przekazuję głos Tomaszowi Grabarczyku. Szanowni Państwo, jak zawsze w takiej sytuacji hipokryzja lewicy wspina się na same wyżyny. Adrian Zandberg to jeden z tych polityków, który jako pierwszy zaatakował firmę InPost i apeluje, by jak najszybciej dorżnąć watahę, dojechać, jak to sam stwierdza, tych, którzy tutaj próbują wyprowadzać pieniądze z Polski, jego zdaniem. Natomiast hipokryzja polega na tym, że zapomniał, iż jego zarząd partii Razem, sam wypłacił ponad 1 000 000 zł z budżetu partii po to, by potem te pieniądze powpłacać na Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Sejmu w 2019 roku. I na tym właśnie ta hipokryzja polega. Za każdym razem ona wychodzi, lewicowi politycy, lewicowi aktywiści to pokazują, że co wolno wojewodzie, to już nie tobie. To już my możemy w takim razie to prawo starać się w jakiś sposób obchodzić, ale tobie już nie wolno. To jest w tym wszystkim właśnie najbardziej zatrważające, że takie apele z takimi wypowiedziami występują ludzie, którzy sami robią podobne machinacje. Tak jak powiedział mecenas Jacek Wilk, upraszczajmy podatki, upraszczajmy przepisy. To wszystko przecież postuluje Konfederacja od samego początku. Doskonale to Państwo wiecie, doskonale wiedzą to media, doskonale wiedzą to wyborcy, że jeśli chodzi o ochronę nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów, po prostu zwykłych ludzi, którzy ciężko pracują, to tutaj Konfederacja najbardziej ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych stoi w ich obronie, żeby ich pieniądze zostały w ich portfelach. A takim politykom jak Adrian Zandberg za każdym razem, kiedy będą chcieli wyciągać łapy po cudze, mówmy, by wpierw spojrzeli w lustro, a potem schowali ręce do własnych kieszeni. Oddaję głos posłowi Robertowi Winnickiemu.
Szanowni Państwo, przypomnijmy, że system oparty o niższe i prostsze podatki niż obecnie obowiązujący w Polsce, to również system bardziej szczelny. Prostszy system to ten, którego trudniej jest obejść, a jednocześnie bardziej zachęcający do tego, żeby uiszczać te podatki w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście my jako Konfederacja nie wchodzimy w wolną grę rynkową, w konkurencję pomiędzy podmiotami, pomiędzy tymi, którzy stawiają paczkomaty, a tymi, którzy robią dowozy kurierskie. To jest wybór klienta, z czego on korzysta, w jaki sposób się do tego problemu ustosunkowuje. Natomiast zwracamy też uwagę, że przy tej okazji Gazeta Wyborcza prowadzi wojnę ideologiczną. Prowadzi wojnę ideologiczną, próbując po raz kolejny mechanizmy rynkowe spychać, próbując po raz kolejny mechanizmy rynkowe niszczyć według własnych widzimisię. Tym razem ogłoszono krucjatę przeciwko paczkomatom, wojnę z paczkomatami. To trochę przypomina XIX-wieczne próby niszczenia maszyn parowych albo tego typu inne zabiegi. To jest absurdalne, to jest ideologiczne, lewicowe i absurdalne. Co więcej, Szanowni Państwo, przypomnijmy też, że te media i ci politycy, którzy dzisiaj tak zawzięcie walczą z jednym z polskich przedsiębiorstw po prostu, ci politycy jakoś przez długie lata i dekady byli mało wrażliwi na to, że globalne korporacje, obcy kapitał w Polsce nie płaci podatków, że stosuje optymalizację. Ile razy Wyborcza się tym zajmowała? Ile razy podnosiła alarum na to, jak zagraniczne korporacje w Polsce osiągające rekordowe zyski wyprowadzają, transferują je za granicę i nie płacą odpowiednich podatków? Gdzie byli ci redaktorzy, kiedy trzeba było o tym mówić? Nie słyszeliśmy o takich kampaniach i, Szanowni Państwo, w moim przekonaniu to nie jest przypadek. Nie jest również przypadkiem to, że nie tylko Zandberg i jego ferajna robią optymalizacje nie podatkowe, ale optymalizacje, jeśli chodzi o stan finansowy własnej partii. Takie optymalizacje robi również Agora, wydawca Gazety Wyborczej. Jest Agora Holding, jest Agora S.A. No oni też robią optymalizacje po to, żeby mniej podatków zapłacić do budżetu państwa. Tak to niestety wygląda, Szanowni Państwo, a Konfederacja oczywiście jest za tym, żeby polscy przedsiębiorcy płacili w Polsce podatki, ale jest za tym, żeby te podatki były niskie, proste, przejrzyste i żeby nie piętnować polskiego przedsiębiorcy za to, że stara się prowadzić legalnie biznes.